Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie na sobotnim vlogu. Jeszcze w ogóle nie wiem, czy to będzie sobotni vlog, czy to będzie jakiś vlog weekendowy, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie witam się z Wami zawczasu, żebym później nie miała takiego vloga wyrwanego z kontekstu. No i ja teraz się wybieram na zakupy, których nienawidzę, nienawidzę shoppingu, ale muszę się rozejrzeć za paroma rzeczami na jesień i też za paroma rzeczami na prezent, więc uderzam i trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo nienawidzę tego szczerze, wiem, że to nie jest kobiece, ale ja tak mam, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało i żebym nie oszalała, a potem wracam do domu i będę nagrywać. Szałowym kierowcą nie jestem, ale udało mi się zaparkować w liniach, więc brawo ja. Teraz ci, którzy mieszkają w Gliwicach, zgadują, w jakim jestem centrum handlowym. Ale chyba trochę słabo, tak jakoś bardziej kierownica niż mnie. W każdym bądź razie, czy w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle mega mnie dziwi to, że jest taka super pogoda i w ogóle jest tyle ludzi w centrach handlowych, bo w moim centrum handlowym tam był jakiś event taki, że tam jacyś ludzie z TVN-u to prowadzili, w ogóle nie wiem, o co tam chodziło. W każdym bądź razie, czy w każdym razie chodziło tam o to, że tam były jakieś konkursy i tak dalej. I powiem Wam, że było tak dużo ludzi, że ja totalnie nie potrafię zrozumieć tego, co ludzie robią w taką piękną pogodę w centrum handlowym, bo powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że tak się ułożyło, że nie mogliśmy jechać właśnie do Żywca znowu, to też byśmy pojechali do tego Żywca, tylko po prostu nie, tak wyszło, że nie mogliśmy, ale tylko i wyłącznie z tego powodu ja stwierdziłam, że wybiorę się pochodzić po sklepach i poszukać rzeczy, które mnie interesują. Ale z każdego innego względu, jeżeli tylko byłaby taka sposobność, to nie ma takiej opcji, żebym ja w taką pogodę chodziła po sklepach, w ogóle tego nienawidzę, tym bardziej w taką pogodę. A ludzie po prostu tam chodzą, jakby nie wiem, jakby tu tam jakiś fajny park albo plaża, nie wiem, whatever. W każdym bądź razie to jest dla mnie dramat i marnacja życia i czasu. I w ogóle za chwilę chyba Wam nagram na szybko haul zakupowy, bo wydaje mi się, że tam jest kilka takich rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Nie wiem, zobaczę jeszcze zresztą. A jak nie, to Wam pokażę na vlogu. Ale kupiłam fajną pomadkę z Golden Rose, pierwszą taką mam w płynie, tą matową. I muszę Wam powiedzieć, że jestem mega zadowolona. Mam ją teraz na ustach i w ogóle byłam w McDonaldzie i jadłam i dalej ona jest na tych ustach. I to jest dla mnie totalne wow. Bo ona nie jest jakaś mega droga, a uważam, że jest naprawdę super. Kiedyś ją miałam właśnie pożyczoną od mojej siostry i byłam bardzo zadowolona. Także kciuk w górę dla Golden Rose za właśnie te pomadki matowe. Dotarłam do domu i właśnie rozkminiam to, czy mam dobre światło do nagrywania, czy znowu nie będziecie mi pisali, że mam plamy na twarzy. Bo właśnie jeszcze z tej strony nie mam tutaj za bardzo takiego bardzo jarzącego światła. Wydaje mi się, że to światło jest dość ładne do nagrywania. Tak teraz patrzę na moją gębę. Ale w sumie to nie wiem, w ogóle wkurza mnie to, że się gapię w ten podgląd cały czas.
Wydaje mi się, że jest dobre światło do nagrywania. Tylko tyle, że nie wiem, jakie będzie, zanim się przygotuję, bo to jest film, do którego się muszę przygotować tak bardziej niż normalnie, bardziej merytorycznie, tak jak do filmu o wazelinie, więc tak, więc zobaczymy, czy jak się przygotuję, to czy nadal będzie takie fajne światło, czy będzie już mnie prześwietlało znowu. No nic, zobaczymy. W każdym bądź razie będę mówiła w każdym bądź razie, bo się już tak przyzwyczaiłam. Zaraz się zastanowię, czy nagram wam też haul, czy może po prostu na vlogu wam pokażę te rzeczy. Jednak pokażę wam to na vlogu. Pierwszą rzecz, którą wam pokażę, to jest Liquid Matte Lipstick z Golden Rose w kolorze 04. Wam powiem, że mam to teraz na ustach i już musiałam w samochodzie sobie to po prostu pomalować, bo mnie wytrzymała. Już miałam wcześniej od mojej siostry tą pomadkę i byłam mega zadowolona, więc zdecydowałam się zakupić jeden taki kolor, który mi najbardziej przypadł do gustu, ale myślę, że na jednym się nie skończy. No i też to jest takie oryginalne opakowanie z tego. Kolejna rzecz to są z Golden Rose, mi się skończyły już z serii Velvet Matte moje ulubione kolory, czyli kolor, właśnie ten kolor 04 jest nowy, ale on jest podobny do 09. No i drugi to taki, który już miałam, czyli 07, i on taki na dzień jest dla mnie idealny, więc to są w sumie trzy takie rzeczy z Golden Rose. I potem w sumie w Superfarmie byłam i w Rossmanie, więc kupiłam z Eveline mój ulubiony korektor Art Scenic w kolorze Nude. Następnie kupiłam sobie plastry z takie, które najbardziej lubię, Salve Quick Aqua Resist. I one są, jakby kogoś to ciekawiło, to te są jednorozmiarowe. Tutaj właśnie widzicie ten 20x19x72 mm. No a drugie opakowanie jest takie, w którym są różne rozmiary. I tutaj właśnie też widać, nie? Że to są dwa razy jakieś tam, cztery razy jakieś tam, 10 razy jakieś tam i 6 razy. Te, które mnie najbardziej zawsze interesują, czyli 25x77, tak? 72. No więc mam dwa takie opakowania. Potem z Rossmana to też szampon suchy Batiste, zapach original, który najbardziej lubię. W Rossmanie również, w Rossmanie? Nie, w Superfarmie wyhaczyłam też jakieś nowe chusteczki, oczyszczające chusteczki do twarzy, zawierają australijski olejek z drzewa herbacianego i one były w promocji za 6,99 i w sumie pierwszy raz tą firmę Beauty Formula widziałam, ale jakoś tak mnie zaciekawiła i sobie postanowiłam to wypróbować. Następnie z Super Pharma również z Palmolive Gel z tej nowej wersji Chocolate Passion i myślę, że ten boski zapach po prostu będzie mnie zachęcał do jeszcze częstszych kąpieli niż aktualnie to czynię. Potem też oczywiście rzecz, którą już miałam, czyli jaja liście zielonej oliwki. To jest u mnie stały punkt programu, bo po prostu uwielbiam ten peeling drobnoziarnisty. Dla mnie to jest idealne i moja cera się najlepiej po tym czuje, więc to też właśnie po raz kolejny zakupiłam. No i co my tu mamy z takich nowszych rzeczy? W sumie tak patrzę, to trochę takich, no w sumie niedużo. I kupiłam też krem nawilżający, mleczko nawilżające do twarzy i ciała. Atoderm Light z Biodermy. I jest on w wersji 200 ml i kosztował 26,99, więc spoko cena. I my właśnie będziemy sobie go używać do bardziej do twarzy niż do ciała, bo do ciała używamy normalnego balsamu, a to będzie nasz krem do twarzy, taki leciutki właśnie, leciutki nawilżający, także dajcie znać, czego miałyście. No i tutaj już też mój stały punkt programu, czyli Vibo Diamond Illuminator, ja go kocham, więc po prostu sobie go wzięłam, bo już mi się skończył. No i później już ostatni punkt programu to są maseczki. No i zdecydowałam się na dwie maseczki z Perfekty. Maseczka rozświetlająca ze złotem 24-karatowym i z hialuronowym kwasem. No i maseczka Mezo nawilżanie z ampułka hialuronowa z sokiem aloesowym, multikwasem hialuronowym. I to są dwie takie maseczki rozświetlające, nawilżające. Jeszcze jest jedna z Perfekty Mask, Express Mask Multi Odżywienie z olejem ze słodkich migdałów i z miodem Manuka. No i maseczka oczyszczająca z jaj. Jeszcze mam zapas, no ale zawsze sobie dokupię. Może sobie dzisiaj też zrobię, zobaczymy. No i też tutaj wam nie będę pokazywała, kupiłam sobie stanik.
Tutaj kupiłam koszuleczki na prezent dziecięce. No i w Sinseju kupiłam sobie też takie, wiecie, do latania t-shirty. Jedna taka zwykła koszulka, ona jest w takim morelowym kolorze i ma tutaj taką kieszonkę. Tylko to z tej strony nie widać, z tej strony widać. I ona jest z tej serii Basic. Także, no nie wiem, ja ogólnie mam już jedną taką koszulkę i całkiem spoko. No ona tak wygląda. No teraz jest pognieciona, wiadomo, nie? Ale ona jest taka luźniejsza, mi się bardzo dobrze chodzi w tych koszulkach. No i tutaj ma taki element, powiedzmy sobie, bardziej bajerancki, czyli tą kieszonkę, ale ogólnie nic specjalnego. No i druga koszulka w Sinseju mi się bardzo podobała. Jest z takiego trochę grubszego materiału. Tutaj ma takie X-y i serduszka, no i taki fajny element, czyli taki kołnierzyk. No i stwierdziłam, że ona będzie właśnie fajna, żeby sobie założyć pod jakiś kardigan, pod jakiś żakiet, tak żeby, wiecie, taka prosta stylizacja w sumie, bo ubieracie jakieś rurki czarne, ubieracie taką bluzkę i w sumie jesteście, jakieś buty na obcasie jesteście ubrane. No i ta bluzeczka kosztowała 3 dychy, tamta morelowa kosztowała 14,99. No i też w Sinseju upolowałam sobie pasek, bo jakoś stamtąd lubię te paski, one są też tanie, ale moim zdaniem one dość dobrze wyglądają i dość dobrze też się zachowują po dłuższym czasie. On właśnie jest taki ala skórzany, brązowy i tutaj ma normalną taką zapinkę, tylko tą końcówkę ma właśnie taką błyszczącą i to jest nawet całkiem spoko. Takie paski w Sinseju, nie wiem dokładnie ile kosztują, 15 zł, więc no, umówmy się, jak za darmo, a one są naprawdę dobrej jakości, więc czemu by nie skorzystać. No i w sumie to by były moje całe super szalone zakupy, więc pochwalcie się w komentarzach, co wy upolowałyście niedawno w sklepie. I to są moje ukochane kolory z Golden Rose. Póreczka pierwszy z prawej, potem 07 i 04 z tych płynnych, matowych. Naprawdę one mają świetne tempo zastygania i jeżeli chodzi o utrzymywanie się, to jest naprawdę totalna rewelacja i ja zamierzam mieć chyba wszystkie kolory. Może nie wszystkie, ale dużo. Już jestem mega zadowolona, więc myślę, że na jednej się nie skończy. Kto uwielbia kukurydzę tak jak ja, ten daje łapkę w górę. Ja oczywiście lubię dość sporo soli, ale raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Więc smacznego, jeżeli właśnie też coś wcinacie, oglądając ten filmik. Dobra, moi drodzy, kierunek squash. I wysiłek. I już zrzucanie tego kebaba. Tam już torby spakowane, także idę do auta. O, Estetu, zapniemy tam psa. Nie. Nie. Pies to nie jest zabawka. Weź każ jej rączki, zawsze i nóżki wziąć porządnie. Nie puszczę cię, Estetu. Mój siostrzeniec stwierdził, że ma 5,5 lata. Jak wam się podobała moja koszulka? Moje superfoods do pracy gotowe, moi drodzy. Tu mamy szpinak, a tu mamy makaron. I to mi starczy na jutrzejszy obiad. Fajnie, nie? Także bezwysiłkowo, a jakże zdrowo. Nie czuję, że rymuję. Moi drodzy, pragnę zakończyć tego vloga, ponieważ w ogóle totalnie dzisiaj mi to nie szło. Takie to wszystko chaotyczne. Ale i tak go zmontuję i tak go wam wpuszczę, bo myślę, że im bardziej zbliżone do natury te vlogi są, tym są fajniejsze. Więc tak to właśnie wygląda, że czasami albo się nie ma co pokazać, albo chciałoby się coś pokazać, ale ktoś, kto mógłby być pokazany, nie chce być pokazany, więc nie jest pokazywany. No i tak to właśnie wygląda. Także moje pojemniki się zgodziły na to, żeby być pokazane i dlatego je pokazałam. No. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejnym filmie, kolejnym moim wytworze. Żegnam was z moimi siniakami pod oczami. Tuż tu jest? Nie ma tuszu. Także ja idę się kąpać i dajcie kciuka do góry, jeżeli wam się podobało, a jeżeli nie, to dajcie kciuka w dół. I tak kciuki się sumują, więc to nie ma znaczenia, czy dacie go w górę, czy w dół. Jo.